Cześć! Dzisiejszy odcinek Całej Prawdy będzie bardzo nietypowy, a to dlatego, że postanowiłem do niego zaprosić aż 20 różnych osób. Wszystkim tym osobom zadałem jedno to samo pytanie, a mianowicie, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Plot twist polegał jednak na tym, że nie są to zwykłe, randomowe osoby, a wszystkie te osoby w pewnym momencie swojego życia trafiły do szpitala psychiatrycznego. Wszystkie te osoby zmagają się z przeróżnymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi. Tak więc pozornie, na pierwszy rzut oka, wydawać by się mogło, no, że nie będą to osoby zbytnio szczęśliwe, ale czy aby na pewno? Zapraszam Was na już trzeci odcinek z 5-odcinkowej serii pod tytułem Cała prawda o szpitalach psychiatrycznych. 2 tygodnie temu przedstawiłem Wam historię mężczyzny, który symulował chorego psychicznie, bo wolał pójść do szpitala psychiatrycznego niż na obowiązkową służbę wojskową. Z kolei tydzień temu przedstawiłem Wam dosyć poruszającą i przykrą opowieść chłopaka, który m.in. przez narkotyki, przez amfetaminę, trafił właśnie do szpitala psychiatrycznego. Cały ten projekt powstaje przy współpracy z partnerem mojego kanału, czyli z siecią komórkową Mobile Vikings, i wspólnie postanowiliśmy zrobić coś dobrego, a mianowicie charytatywną zbiórkę. Ale o tym opowiem Wam więcej w dalszej części materiału, tymczasem jednak przejdźmy do meritum. Trudne pytanko. Na ten moment uważam, że jestem szczęśliwa, mimo to, że nadal nie wyzdrowiałam i nie uwolniłam się do końca od mojej choroby, ale dużo lepiej ją rozumiem i zaakceptowałam ją. Jednocześnie już wiem, że chcę dać jej odejść i uważam też, że była mi potrzebna i wypełniła jakąś rolę w moim życiu i bardzo wiele mnie nauczyła i te doświadczenie na pewno zostanie ze mną, ale już wiem, że mam zasoby na to, żeby z powrotem zacząć żyć. Trudno jest na to odpowiedzieć, bo ja staram się nie zagłębiać w siebie. Ja się boję, boję szukania tej odpowiedzi. Boję się szukania tej odpowiedzi, że znajdę nie. I to wszystko tak jakby zrzuci mnie z tej drogi, czyli nie brania drogi ku normalności. To jest takie bardzo trudne pytanie, bo szczęście, ja nie określam szczęścia jako coś, jako euforię. Raczej jestem osobą, która ze wszystkiego bierze połowę. Kiedy jest bardzo źle, kiedy jest zupełnie beznadziejnie, biorę z tego połowę i mówię sobie zawsze, że nie jest jeszcze aż tak źle, że mogło być zdecydowanie gorzej. Tak samo, jeżeli coś jest bardzo wspaniałego, jeżeli czymś bardzo się cieszysz, też zawsze brać z tego połowę, że cieszę się, osiągnąłem jakiś sukces, ale chcę dążyć do czegoś dalej. Więc dla mnie szczęście jest taką równowagą pomiędzy tym wszystkim, co się w życiu dzieje. I zawsze będą te gorsze momenty, zawsze będą te lepsze. I jeszcze dużo, dużo przede mną, bo choroba jest czymś, to ci zabiera ogromną część życia. I szczęście to jest coś, do czego cały czas się dąży. I myślę, że mogłabym powiedzieć, że tak, bo spotkałam niezwykłych ludzi na swojej drodze. Szczęście jest tym, co masz w sobie, w środku. Nieważne, co się wokół ciebie dzieje, nieważne, ile masz pieniędzy, nieważne, gdzie mieszkasz, kim jesteś, wszędzie możesz znaleźć to, co sprawi ci radość i to zawsze jest w środku ciebie. Bo warto dążyć do dużych rzeczy, ale dopóki nie docenisz tego, co już masz, co już osiągnąłeś, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Dlatego ważne jest to, żeby najpierw docenić to, co się ma, a potem dążyć do czegoś więcej. Nie jestem szczęśliwa, ponieważ dalej choruję na swoje zaburzenia, czyli borderline, depresję i zaburzenia odżywiania typu mieszane, czyli objawy bulimii oraz anoreksji. Dalej się z tym zmagam, dalej się zmagam z moimi problemami w życiu. Aktualnie niestety nie pracuję, ponieważ mój stan mi na to nie pozwala, ale próbuję się z tego wszystkiego podnieść.
i iść jakoś do przodu, ale niestety na ten moment nie jestem szczęśliwa i dalej się zmagam z myślami samobójczymi. Tak, ja jestem szczęśliwa, naprawdę. Jestem szczęśliwa z tego, co się w moim życiu dzieje. Jestem szczęśliwa też, jaką drogę przeszłam. I wiem, że dużo przeszłam, żeby się tutaj znaleźć, dużo też pracowałam na to, żeby być szczęśliwa. Są oczywiście momenty, gdzie ja mam jakiś, nie wiem, epizod depresyjny, gdzie nie wychodzę z łóżka i jest mi ciężko wstać i źle się czuję, ale one naprawdę rzadko kiedy się pojawiają. Jak już się pojawiają, to ja nie mówię, że nic mi nie jest, źle się czuję, tylko mówię faktycznie, nie wiem czemu, ale jestem przybita. Zróbmy coś z tym, pomóż mi, nie wiem, i jakoś sobie radzę i wtedy jest mi po prostu po chwili zaraz lepiej. Nie. To jest, dla mnie jest to bardzo ciężkie pytanie, dlatego że ja mam bardzo duży problem z emocjami, mam bardzo duży problem ze wszystkim, z czym ludzie normalnie nie mają problemów. No nie, dla mnie na przykład jest problemem stwierdzić, czy kogoś kocham. Bo dla mnie pojęcie miłości jest abstrakcyjne. Albo odczuwanie zadowolenia. Ja jakby nie odczuwam zadowolenia. Tak świadomie. Być może gdzieś podświadomie tak, ale jakby świadomie nie. Nie ma rzeczy, które mnie cieszą. Teraz? Prawie. No, wyszłam ze szpitala, tak, wygrałam z tym najcięższym epizodem depresji, tak, z tym najgorszym, tylko że to jest tak jak w moim przypadku, że ona nie wzięła się znikąd, tylko z tych nawarstwionych wielu problemów i teraz jeszcze jest długa droga przede mną, mimo że już 4 lata minęły, ale nadal duża praca jest przede mną po to, żeby z tego tak naprawdę wyjść. Nie. Wydaje mi się, że od czasu, gdy zaczęłam chorować, ja jestem człowiekiem, który chce przeżyć. To nie jest tak, że jest wokół mnie bardzo źle. Ja mam rodzinę wspierającą, mieszkam, mam jakby normalne warunki, jeżeli chodzi o jakiekolwiek finanse, coś takiego, nie? Nie mam takich problemów, że nie mam gdzie spać, nie mam co jeść. Chodzę do bardzo dobrej szkoły, zdałam egzaminy na 93%. Mam wspierających znajomych, dostęp do lekarza i mimo to nie, bo po prostu nie. Myślę, że choroba już tak bardzo we mnie utkwiła, że nie. Są rzeczy, które po prostu myślę czasami sama, ale czasami rodzice mówią, co się stało z tą dziewczyną. Pamiętam, mam tyle pasji, tak, to zostało przerwane, gdy poszłam do szpitala, ja nigdy z tego nie wróciłam. I zawsze, gdy ktoś pyta, no co robisz w wolnym czasie, po prostu nie wiem. Ja po prostu żyję od kolejnej wizyty, kolejnych leków, szkoły i byle przeżyć, co jest naprawdę smutne, ale no taka jest niestety prawda. Oczywiście, że tak. Ja uważam, że dla mnie to jest doskonała lekcja, którą wyciągnąłem właśnie po tamtym czasie, ze względu na to, że nie ma co się martwić takimi drobiazgami, że ludzie za dużo biorą do siebie, zamiast powiedzmy wpuścić jednym uchem, wypuścić albo duży mieć dystans do siebie. Mnie to nauczyło się przede wszystkim dystans, że się śmieję z takich rzeczy, które mi pomagają, no które wiadomo, że nie są łatwe, ale najlepiej śmiechem to zgasić wszystko, bo śmiech pomaga. I na przykład pomaganie drugiej osoby też ma duże znaczenie, ale nie żyjemy w takich czasach obłudnych trochę i brutalnych, że człowiek sobie człowiekowi nie pomoże, tylko że bardziej zaszkodzi. No ale to właśnie, to zmieniło mi przede wszystkim szacunek do ludzi. Tak, teraz jak najbardziej jestem szczęśliwa. Patrzę na świat tak szczegółowo. Doceniam to, co się wokół mnie dzieje. Jestem szczęśliwą narzeczoną, posiadaczką zwierząt. Z drugiej strony też dumna, że tak mi się udało wybrnąć z takiej sytuacji. Jestem bogata w doświadczenia, że ja to widziałam na własne oczy, byłam, doświadczałam, nie poddałam się, a obserwowałam i ja coś z tego wyniosłam, tak? Ja wyniosłam z tego też lekcję dla siebie. Nie jest tak, że ja tam tylko byłam biernym obserwatorem, ale jednak pośrednio to coś dało. Tak, i sobie prowadzę spokojne, szczęśliwe życie. Dążę sobie do celu. Jestem, bo mam dookoła ludzi, którzy mnie wspierają, których ja mogę wspierać.
I to mi daje taką radość. Wiem, że jeżeli nawet coś się nie uda, to nadejdzie ten moment, kiedy będzie lepiej. Trzeba po prostu to przeczekać, więc szczęścia nie da się mieć. Szczęście jest w nas, po prostu trzeba umieć je przekuć w takie szczęście, z którego będziemy korzystać, które będziemy odczuwali. Trzeba czasem zmienić priorytety w życiu, żeby dostrzec faktycznie to, że jest w porządku, a momenty słabości, gorsze momenty nie oznaczają, że zostaliśmy tego szczęścia pozbawieni. Nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Nadal mam problemy psychiczne, z którymi ciągle walczę. I to niestety ta walka nie trwa. U mnie ona trwa, nie wiem, 8 lat, idzie do 9. Więc to nie jest takie hop-siup z tego wyjść. Ja też często mówiłam, że mam wrażenie, że ten moment, kiedy zachorowałam na depresję, zostawił takie piętno jej. Bo wtedy to wszystko poszło z górki. I nadal się ze wszystkim borykam. No, życie dla mnie jest niestety ciężkie. Są takie problemy, które myślę, że ciężko jest mi je podnieść. I jestem... Nikt nie będzie tak naprawdę do końca szczęśliwy. Jeżeli o to chodzi. I jestem w takim momencie, gdzie mam problemy, staram się je rozwiązywać. Różnie się udaje. Staram się nad sobą na pewno pracować, walczyć z tymi wszystkimi problemami i dalej żyć, dalej patrzeć, co będzie przede mną. Zależy, o której godzinie mnie spytasz, bo teoretycznie jakby mam wszystko, czego mi potrzeba i jakby mam jakby zajebistą rodzinę i jakby wszystko jest super, ale ja się cały czas leczę i cały czas jakby mam takie dni albo jakieś takie tygodnie, gdzie jest po prostu do dupy i nie mam na nic siły i się źle czuję. Dopiero wychodzę z tego i mam nadzieję, że już bliżej niż dalej. I nie chcę mi się zaliczać kolejnego szpitala. Zależy pod jakim względem zadajesz te pytanie. Bo jeżeli zadajesz je pod względem właśnie agresji, jestem bardzo zadowolony z tego, że już się umiem bardzo opanować. Umiem sobie odpuścić powiedzenie czegoś, zrobienie czegoś, co może źle wpłynąć na to, co będzie jutro, albo co jeszcze będzie dzisiaj za chwilę, jak to zrobię. I jeżeli o takie coś ci chodzi, to jestem bardzo. Czy nadal się szczęśliwym w porównaniu do tego, co czułem 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu, czy pół roku temu? Jak najbardziej. Myślę, że byłoby kilka rzeczy, które fajnie by było zmienić, ale jednak nie mam takich rzeczy, na które bym mogła narzekać. Mam tutaj wsparcie chłopaka, mam kilka cudownych zwierząt, mam dach nad głową, nie głoduję. No jak na razie się uczę, niedługo chcę zacząć studia. No i myślę, że nie jestem jakoś tak bardzo szczęśliwą osobą, ale jednak jestem w miarę zadowoloną z życia. Czuję się szczęśliwszym człowiekiem i czuję się trochę bardziej stabilnie. Nabrałam takiego luzu w ogóle do życia, że już nie mam takiego, Boże, ja muszę mieć wszystko zaplanowane, ja muszę wiedzieć, co się stanie. I ja mam takie, co będzie, to będzie w moim życiu. Zaufam temu, co się po prostu będzie działo i zareaguję na to w taki sposób, w jaki będę czuła sercem i moim mózgiem. Wydaje mi się, że tak. Osiągnąłem właściwie większość celów, które zamierzałem w życiu, są już osiągnięte. Czy mógłbym być bardziej szczęśliwy? Pewnie tak, ale mam to, co jest. No i nie narzekam na to. Szczerze tak. Nawet jeżeli jest fatalnie, to bardzo często jestem w stanie z tym sobie poradzić. Mam osoby, które szczerze kochają mnie, jakim jestem i nawet jeżeli ja coś odpierdzielę, to po prostu pogadają ze mną na spokojnie, nawet jak jest jakaś spina, to po prostu wszyscy sobie odsiedzą w ciszy, a potem pogadamy. Mam osoby, które tolerują to, że ja potrafię przyjść, po prostu krzyczeć na losową rzecz, że ja potrafię mieć te swoje wybuchy złości, nie konkretnie na kogoś, ale o coś. One po prostu, oni wysłuchają, oni ze mną się z tego pośmieją.
Po prostu mam osoby, które przy życiu, które potrzebowałem, które rzeczywiście chcą mnie wspierać. Mam lepsze relacje z mamą, bo z niej, one też nie były najlepsze mimo wszystko i też coraz bardziej stara się mnie zrozumieć. Teraz jeszcze zmieniam psychiatrę, jeszcze niedługo będę zaczynać tranzycję, to już w ogóle. No, szczerze układa się dużo lepiej, tak jak ja patrzę na to, co się działo właśnie jak ja trafiłem do szpitala, a w 2020, a teraz, to nie była ziemia, jest dużo lepiej. Na ten moment myślę, że jestem szczęśliwym człowiekiem, o ile można tak powiedzieć, no jestem w szpitalu psychiatrycznym, ale generalnie jestem szczęśliwym człowiekiem. Dni zaczynam w szczęśliwy sposób, żartuję sobie z współpacjentami, jest często dość śmiesznie, jest miło. Wszyscy się nawzajem wspierają, jakby wszyscy mają różne problemy tutaj, ale można zawsze sobie porozmawiać ze współpacjentami albo z pielęgniarkami. Myślę, że tak. Myślę, że zawsze byłem szczęśliwy, tylko po prostu miałem te gorsze momenty, w których nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Teraz mniej więcej wiem, jak sobie z tym radzić. Pobyt w szpitalu myślę, że mi pomógł. Że to był po prostu taki ostatni moment na to, żeby się otrząsnąć, ogarnąć i coś ze sobą zrobić. Tak. Na ten moment jestem szczęśliwą osobą i prywatnie, i zawodowo. Spełniam się całkowicie, chociaż no wiadomo, zawsze może być lepiej, jak to my Polaczki lubimy narzekać, ale jakoś się daje żyć, trzeba myśleć pozytywnie, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jestem szczęśliwą osobą. Niektórzy z moich dzisiejszych bohaterów niestety wstydzili się pokazać twarz, wstydzili się zdradzić swoją tożsamość, no i w sumie nic dziwnego. Niestety w naszym kraju choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne bywają stygmatyzowane i właśnie z taką stygmatyzacją walczy Fundacja F. Wspiera one osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego. I właśnie tą fundację postanowiliśmy wraz z partnerem mojego kanału, czyli siecią Mobile Vikings, wesprzeć i zorganizowaliśmy zbiórkę charytatywną. Możecie ją wesprzeć, co ciekawe, na trzy różne sposoby. Pierwszy to po prostu bezpośrednia wpłata na zbiórkę, którą linkuję w opisie. Druga to jest już coś ciekawszego, bo jeśli teraz dołączycie do sieci Mobile Vikings, używając kodu Prawda Pomaga, to Wikingowie całe pierwsze doładowanie przekażą właśnie na konto wspomnianej fundacji. Z kolei trzecia opcja dotyczy osób, które już teraz są Wikingów, bo Wikingowie po raz kolejny organizują tak zwane szalupy ratunkowe. Jest to bardzo fajna inicjatywa, która polega na tym, że użytkownicy mogą niezużyte gigabajty internetu przekazać z powrotem operatorowi, który zamieni je na złotówki i przekażę na konto wybranej fundacji. Tak więc zachęcam do wzięcia udziału. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No a za tydzień oczywiście kolejny film o szpitalach psychiatrycznych, a już 7 marca pełnometrażowy dokument pod tytułem Polskie szpitale psychiatryczne. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to mam do Was gorącą, szczerą prośbę. Polajkujcie ten materiał, udostępnijcie go znajomym, może jeszcze skomentujcie, wejdźcie w ogóle na kanał, sprawdźcie, czy wszystkie ostatnie filmy obejrzeliście, bo algorytmy YouTube'a są mega nieprzychylne takim trudnym tematom, na przykład narkotykom, próbom samobójczym, więc no z tego co widzę, to po prostu algorytm promuje te filmy około 10, a nawet 15 razy gorzej niż moje wcześniejsze filmy, co jest nieco absurdalne, więc proszę Was po prostu szczerze o wsparcie. A tymczasem już się z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce.